Cześć wszystkim, z tej strony załoga blogu W cieniu Imperium, ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder oraz nasz MG Rupert ze wsi Hoyten. Tak, a dzisiaj przyjdzie nam rozmawiać o bardzo ważnym temacie dla wszystkich związanym ze światem Warhammera, czyli o burzy chaosu. Dokładnie, burza chaosu, czyli to wydarzenie, które na długie lata zdefiniowało Warhammera i które później zostało wygumkowane. Tak, bo w ostateczności burza chaosu tak naprawdę okazała się ledwie mrzawką, na dobrą sprawę niewiele zmieniła, niemalże nic, a też troszeczkę szkoda, ponieważ sam początek, jak to się wszystko zaczynało, jak to było zapowiadane, do tego wszystkiego był wydany jeszcze taki dodatkowy podręcznik, który można było kupić, jak się grało w Battle'a. I to były czasy wtedy, kiedy my też graliśmy w Battle'a, więc to pamiętamy. I pamiętam, że to było naprawdę, wiesz, ciekawe, tak niejako się z wypiekami na twarzy oczekiwało na to, co będzie dalej, bo... A, czyli od tej strony zaczynamy. Dobra, bo musicie wiedzieć, że to wydarzenie trwało dobre ponad pół roku i no właśnie, początek był taki, że GW doszło do wniosku, że należałoby trochę przesunąć fabułę Warhammera Fantasy do przodu. I po tym, jak robiło podobne mniejsze eventy, że ludzie mogli wysyłać wyniki, to postanowiło teraz faktycznie wykorzystać te wyniki do popchnięcia tej fabuły do przodu i poprosić ludzi o to, żeby grali. Założenie było takie, że na turniejach oficjalnych oraz w zaprzyjaźnionych tam sklepach GW można było grać w Battle'a tymi armiami, które były zbudowane zgodnie z tym dodatkowym podręcznikiem oraz innymi tam sojuszniczymi, tak jak wspominałeś o tym podręczniku. I wyniki tych bitew były wysyłane do GW i tam można było je śledzić na takiej specjalnej stronie internetowej i obiecane nam zostało, że w zależności od tego, kto będzie wygrywał na poszczególnych polach bitew, tak rozwijać się będzie historia, że my jako gracze ukształtujemy historię tego świata, nowy rozdział w historii Warhammera. Takie było założenie. Dokładnie i to też miało być taki jakby kolejny wielki krok, bo poprzednia kampania jeszcze do... Albion, zdaje się. Bitewniaka, właśnie Albion. Była fajna, ale była w takim jakby zamkniętym otoczeniu, prawda? Właśnie pojawiła się ta wyspa Albion, która gdzieś tam zawsze była na obrzeżach świata Warhammera w taki czy inny sposób. No ale ta kampania była zamknięta, tak ona nie zmieniała niejako wszystkiego tego, co się działo w pozostałym świecie. Za to było fajnie, bo właśnie wszystkie rasy się tam spotkały, można było walczyć, na koniec tego wszystkiego zwycięzcy dostawali jakieś tam dodatkowe, magiczne przedmioty do rozpisek swoich armii. No i właśnie burza chaosu miała troszeczkę to... Podnieść to na wyższy poziom, prawda? Bo to miało być większe, lepsze, bardziej, jeszcze bardziej. Dokładnie, no miało zmieniać wszystko. No potem ostatecznie była to ta wielka inwazja chaosu wyczekiwana od zawsze, prawda? W lore to jest od Magnus'a Pobożnego. No a oprócz tego wszyscy znamy Warhammera. Gdzie Warhammera nie złapaliście, to zawsze się mówi o tym, że ta inwazja kiedyś nadejdzie. No i tu wreszcie Archaon nadchodził, zebrał te wszystkie swoje choruksy i postanowił rzucić wyzwanie staremu światu i podbić go i zniszczyć dla chaosu i miał nastać koniec, wszak Archaon miał być tym panem końca czasów, okazał się być jedynie panem końca swojego czasu. I to były też takie pierwsze skrzypce, które zwiastowały nadejście właśnie End Timesów ostatecznych, chociaż to już nie jest dzisiaj na temat. Więc może jednak właśnie wracając do samej burzy chaosu, jak to się zaczynało? Zaczynało się to mniej więcej w ten sposób, fabularnie też, że właśnie mam kolejną inwazję chaosu pod dowództwem Archaona. Fajna rzecz w związku z tym wszystkim była taka, że większość armii dostała troszeczkę zmienione listy armii, dostała albo nowych bohaterów, albo ci bohaterowie byli zmienieni, pojawiały się nowe jednostki. W wypadku Archaona ta właśnie nowa armia chaosu była taka dużo bardziej elitarna, to byli ci wszyscy wojownicy z każdego poszczególnego boga, których Archaon tam spotkał i przyjął pod swój sztandar, jak zdobywał te magiczne przedmioty, aby się przygotować przed ostateczną inwazją. Dodatkowym plusem było na przykład pojawiły się takie jednostki jak wszelkie maści rydwany dla demonów. No i myślę, że dla wszystkich, a przynajmniej dla wielu starych fanów Warhammera, wielkim plusem było to, że w skład armii Archaona weszły działa chaosu, które były jakby wykorzystywane przez krasnoludy chaosu, więc to też była pierwsza wzmianka o krasnoludach chaosu od wielu, wielu lat w Battle'u. Co było przyjęte... No, w Tamurkanie było jeszcze wcześniej. No tak, ale to było duże, te modele fajne i strzelały. Co jednak spotkało się, prawda, z jakimś tam dużym entuzjazmem chyba ze wszystkich stron na początku. No a oprócz tego fabularnie, to był, wydaje mi się, taki fajny sygnał, że Games Workshop stara się pokazać, że to będzie ważne. To fabularnie powiedziano nam, że Volkmar ponury, czyli wielki teogonista Sigmara, którego znamy od wielu, wielu lat w Battle'u i w Fantasy. Pojechał tam właśnie walczyć wcześniej jeszcze z Archeonem, rzucić mu wyzwanie, bo wiedział, że to będzie wielkie niebezpieczeństwo. I wrzucił mu wyzwanie do pojedynku, który przegrał. Archaon zabił wielkiego teogonistę Sigmara, to jednego z tych ważniejszych bohaterów było, nie było, jakim Imperium na stołach dysponowało. No i to miało tak jakby pokazać, że gra będzie o naprawdę wysokie stawki, prawda? No tak, ale jak z Volkmarem się skończyło, tak się skończyło. Tymczasem Imperium również zbierało swoich nowych bohaterów, przy czym nie przebiegało to gładko, czego można się było spodziewać. Natomiast pojawiły się nowe postaci, takie jak na przykład Luthor Huss, który wcale nie dążył do reformowania tego Imperium, jak jego zarówno imię i nazwisko wskazywałyby. Znaczy tak, dążył trochę do przemeblowania tego Imperium pod kątem właśnie religijnym, więc w pewnym momencie mieliśmy tam dość ostry zgrzyt z Karlem Francem. Oraz pojawia się Walten, czyli jak Luthor Huss był przekonany, nowe, żywe wcielenie Sigmara, prawda? No więc w Imperium różne antagonizmy zaczynają mieszać i tak, a z północy naciera wróg. Dokładnie, no i kampania działa w ten sposób, że notabene Imperium też jakby dostaje nową rozpiskę do dyspozycji, która jest bardziej wzorowana na siłach Middenheim i tam Borysa Todbringera, więc mamy kapłanów Ulryka, mamy Teutongardów, tego typu rzeczy, no i fabularnie to jest tak, że prawda, Middenheim będzie się starało niejako bronić przed tym najazdem chaosu, który się zbliża tam z wielu różnych stron. Podczas gdy Karl Franz zwołuje tak zwane konklawę światła, na którym pojawiają się wszelkiej maści elektorzy, do tego są oczywiście sojusznicy krasnoludzcy, elfi, pojawiają się przedstawiciele z Bretonii i z innych południowych regionów, którzy oczywiście bardziej nie są wyszczególnieni, ponieważ te regiony armii swoich nie mają, wyjąwszy Dogs of War. Natomiast to, że najważniejszym teatrem tych zmagań było Imperium Północne i Kislev, to jeszcze nie znaczy, że nie działo się również w innych częściach świata, bo oczywiście aby gracze, którzy grali na przykład Lizardmenami, czy Dark Elfami, czy Kemri w tamtym czasie, no to również tam są teatry, chociaż one są teatrami drugorzędnymi tej wojny, ale tam to się również odbywa. Jest akcja z Dark Elfami i High Elfami, które oczywiście przy tej okazji muszą też się gdzieś spotkać. Jest osobna armia prowadzona przez Morathi, kultystów przyjemności, slaneszyckich, mrocznych elfów, więc było wiele różnych ciekawych rzeczy w innych miejscach świata, ale jednak większość działa się na terenie Imperium. Tak, to było jak najbardziej właśnie skupione na tym jednak starym świecie, bo tak jak wspomniałeś tam o Lizardmenach czy o Kemri, to akurat im się nic nie trafiło nowego w rozpiskach, ale właśnie Morathi, czyli Mroczne Elfy, dostały też nową rozpiskę, która jakby łączyła ich armię też z siłami chaosu, więc grając... Głównie Slaanesha. Tak, więc grając właśnie Mrocznymi Elfami można było wystawiać wojowników chaosu, czy tam kawalerię chaosu, parę takich rzeczy, no i oczywiście dowodziły tymi te... czarodziejki, wyznawczynie Slaanesha, jeszcze wszystko przez Morathi, więc to była fajna rzecz. Tak samo dostali nową, troszeczkę zmienioną rozpiskę Vampire Counts w postaci, wiadomo, władców Sylwanii. No i to rzeczywiście miało się zagęszczać. Nie zapominaj o fantastycznej armii składającej się z samych zabójców krasnoludzkich. Tak, to do tego też właśnie chciałem dochodzić, bo to boli, bo o ile właśnie, tak jak ktokolwiek kiedykolwiek słyszał o burzy chaosu, to słyszy głównie złe rzeczy, ale jak dzisiaj sobie jeszcze przeglądałem właśnie podręcznik, ten już sprzed pomału 20 lat, to tam jest tak dużo fajnych, inspirujących rzeczy. Ja już sobie przypomniałem, że rzeczywiście kiedyś bardzo entuzjastycznie człowiek na to patrzył. Prawda jest taka, że byliśmy zajawieni jak nigdy i wiesz, z wypiekami na twarzy się sprawdzało wyniki z tego tygodnia na tej stronie internetowej, kto gdzie walczy, z kim, gdzie się wygrywa, gdzie się przegrywa, co się dzieje, prawda? To się sprawdzało z wypiekami na twarzy. Tak, dokładnie. No i oczywiście to był też troszeczkę początek końca tego wszystkiego, bo tu pojawiły się problemy organizacyjne, mianowicie główny szkielet fabularny i to, co wszystko ma się wydarzyć na dobrą sprawę, Games Workshop miało przygotowane z góry i to też wychodziło z tego, że po prostu no, Armia Chaosu na zasadach szóstej edycji nie była słaba, delikatnie rzecz ujmując, bo to była jedna z tych elitarnych armii, która miała naprawdę bardzo mało wad. W zasadzie jedyną wadą, jaką miała, były koszty punktowe. No i Games Workshop też zakładało po prostu, że ten chaos będzie wygrywał lub że ten opór imperialny, czy nazwijmy to sił dobra, nie będzie zbyt duży. I nawet jak spojrzymy dzisiaj, były tabelki pokazane przez Games Workshop, jeszcze w tym właśnie podręczniku, które pokazywały, co się będzie działo, w zależności od tego, jakie zwycięstwa i porażki będą po których stronach. No to tam są zaznaczone sytuacje, gdzie spodziewano się, że na przykład chaos może wygrywać i absolutnie dominować i będzie tak zwana efekt masakry, a nie było tego w wypadku, jakby Imperium się tak wspaniale broniło. Problem polega na tym, że ktoś czegoś nie dopatrzył i raz, że te nowe armie były jednak zbalansowane w stosunku do tego chaosu, a dwa, że bardzo dużo ludzi poczuło tą potrzebę jednak bronienia tego imperium i to imperium zaczęło wygrywać. Dokładnie to. A przynajmniej nie przegrywało. Ja pamiętam, jak na jednym z tych live'ów, które robi The Rooker i Andy Law, on chyba wtedy prowadził jeden ze sklepów Games Workshop i oni, bo te wyniki chyba można im było też wysyłać. Ja nie chcę teraz kłamać, bo to było lata temu. Ale wyniki były albo z turniejów, albo ze sklepów Games Workshop, albo z jakichś właśnie certyfikowanych. To nie jest tak, że mogłeś sobie po prostu pograć w domu i powysyłać, no bo każdy by wtedy wysyłał jakiekolwiek wyniki. Tak. No i on właśnie mówił, że po prostu jak przeglądali te wyniki tydzień po tygodniu, jako pracownicy sklepów właśnie opowiadał, że te wszystkie wyniki były takie druzgoczące w stronę Imperium. No i wiedzieli, że to chyba nie działa tak, jak powinno działać, no bo nikt by przecież nie zakładał, że jest inwazja chaosu, która na dobrą sprawę nie przechodzi przez Kislev, tak? A przynajmniej nie powinna przejść na podstawie wyników. No i to był ten problem właśnie, że wyniki były strasznie w stronę Imperium, czy tam nazwijmy to dobrej strony. Z wielu różnych powodów. Wiadomo, że to też wielu graczy miało różne armie. No i siłą rzeczy taki, wiesz, to action, żeby bronić Imperium i przeciwstawiać się inwazji, no to jest coś, na co łatwo chyba odpowiedzieć, jednak jak jest się fanem Warhammera często przez wiele, wiele lat. No a pomimo tych wyników, które szły strasznie nie w stronę, w którą Games Workshop by chciało, to z każdym miesiącem w White Dwarfie pojawiała się narracja, która szła w drugą stronę, to znaczy chaos rządził na polach bitew, rozjeżdżał wszystkich i już był praktycznie pod bramami Middenheimu, chociaż tak naprawdę z wyników wychodziło, że go odepchnięto. Dokładnie, zresztą tam też potem śmieszne rzeczy wychodziły z flafu, bo wychodziło na to, że armia chaosu dotarła tam z Arengardu bodajże pod Middenheim 2 czy 3 razy szybciej jak armia Karla Franza z Aldorfu pod Middenheim. Bo trzeba to było jakoś powstrzymywać, żeby cały czas móc trzymać, prawda, te wysokie stawki, że nic nie jest wiadome, mimo że cały czas chaos obrywał. Co oczywiście też nie było fajne dla graczy chaosu, no bo wiecie, jak to jest radocha grania armią, którą ciężko jest wygrać, która ma wielu przeciwników i nagle dowiaduje się, że to i tak nie jest ważne, co robisz, bo oni piszą, że super i wszystkich pokonywaliście i tak dalej, bez żadnego problemu. Więc myślę, że po drugiej stronie tak naprawdę Friday też dłużej nie było. Znaczy frustracja narastała z każdym miesiącem. Dokładnie. I im dłużej trwało wydarzenie, tym bardziej wszyscy gracze byli wkurzeni. Byli wkurzeni na to, że obiecano im, że mogą współkształtować świat, a nikt ich nie słucha. Jedni byli wkurzeni na to, że wygrywają, a nie widać tego w wynikach. Inni na to, że przegrywają, ale są zupełnie gdzieś indziej, więc ich się traktuje, wiesz, jak dzieci, którym trzeba pomagać. A wszyscy byli wkurzeni na to, że w ogóle oni nie kształtują tego świata, tylko jest wpychana im na siłę narracja napisana przez Gawatorpa, która, no nie czarujmy się, genialna nie była. Tak, to prawda. No i ostatnim właśnie gwoździem do trumny tego wszystkiego chyba było, jak GW postanowiło jednak troszeczkę zmienić to wszystko i powiedzieć, okej, to posłuchamy graczy, i zdecyduj się, kto wygra w tym ostatecznym pojedynku. Powiedzcie nam, jak to się ma skończyć według was. Zrobimy tak, żeby było dobrze. Mniej więcej tak to miało wyglądać. Problem polegał na tym, że ten ostateczny pojedynek miał być między Waltenem z jednej strony, a Archaonem z drugiej. Archaonem, tak. A wygrał kto? Grimgor Ironhide. No, skąd się tam wziął? Nie pytajcie. W środku bitwy, znaczy wiemy skąd się tam technicznie wziął, bo była tam też armia orków, ale największą i epicką walkę pomiędzy Waltenem a Archaonem wygrał Grimgor Ironhide. I jeszcze co? Nie zabił Archaona. Dokładnie. Po prostu go skopał, co zresztą do mema przeszło, że po prostu kopnął go w słabiznę i doszedł do wniosku, a Grimgor jest najlepszy i w tym momencie sobie poszedł. Nie zabijając Archaona, nie zabierając mu tych artefaktów. Nie zajmując Middenheim. Tak, po prostu doszedł do wniosku, że skoro jest najlepszym, mi się tutaj pokazuje taki obrazek, to jak Thanos na końcu tych marvelowskich, gdzie tam pstryka i robi to, co chciał zrobić i wreszcie wraca Grimgor do siebie gdzieś tam na farmę, gdzie wreszcie może żyć w spokoju, w zgodzie z naturą, bo zrobił, co trzeba było zrobić, bo wie, że już jest najlepszy, nikt mu tego nigdy nie odbierze. Tak, nikt mu tego nie odbierze, no natomiast no, wyobraźcie sobie, jakie zapanowało... radość wśród graczy na takie dictum acerbum. No więc tak, gracze się wkurzyli. To był chyba pierwszy znany mi taki przypadek, przynajmniej pierwszy taki, który ja osobiście przeżyłem, w którym tak bardzo rozjechała się wizja tego, co ludzie chcieli zrobić i co ludzie chcieli i co czuli, a tym, co właściciel jakiegoś IP, jakiejś franczyzy zrobił tak naprawdę. No tak, to było dużo wcześniej, przed Star Warsami, tą całą trzecią trylogią niby, przed innymi tego typu rzeczami. Dla mnie osobiście był to pierwszy taki przypadek. Dokładnie, tym bardziej, że to wiesz, to były te lata, gdzie ten internet, prawda, był dopiero tak... Był na wdzwonkę do tepsy, nie? Tak, właśnie, ale był już na tyle popularny, że w jakiś sposób to działało, bo teraz jakiś tam... fandomowe, wielkie zawody to są z każdym razem, jak się wiesz, okazuje, że ma wyjść nowy film i pokazują pierwsze zdjęcia z tego filmu i od razu wszyscy są załamani. W tamtych czasach trzeba było poczekać trochę dłużej na takie rzeczy. No starczy dodać, że na koniec tego wszystkiego Games Workshop tak naprawdę relatywnie szybko całą rzecz wycofała, bo tu też był problem taki, że po tej wielkiej bitwie pod Middenheim, po tym wielkim pojedynku, no, na dobrą sprawę nic się nie stało. W sensie Walten i tak zginął, ale Walten był bohaterem, który się pojawił tylko na tę kampanię, więc to w sumie nic nie znaczy, bo on był właśnie wprowadzony na to. Archaon wrócił do siebie planować kolejną inwazję, która na to będzie też... Kiedyś pewnie do tego dojdziemy. Tak. Grimgor uważał, że jest najlepszy. Na dobrą sprawę ten świat w ogóle się nie posunął naprzód. Oczywiście... Nie do końca, tu się z tobą nie zgodzę. No. Bo jest jedna rzecz, dlaczego mówiłem, że definiujący, bo pomimo tego, że my jako gracze wtedy figurkowego Warhammera odczuliśmy to w taki, a nie inny sposób, to gracze Warhammera Fantasy odczuli burzę chaosu w sposób bardzo mocny, ponieważ po burzy chaosu dzieje się druga edycja Warhammera. No tak, to prawda. W związku z czym całe imaginarium, cały ten mrok, krew, ziąb i zniszczone imperium drugoedycyjne, które wiele ludzi poznało właśnie, wynika właśnie z tego, że była burza chaosu. Dokładnie. Przed tym 2521-22 to imperium jednak północne zwłaszcza wyglądało zupełnie inaczej. No, co swoją drogą też to jest taki rachot historii w tym wszystkim, gdzie ta druga edycja, która zwłaszcza u nas jest tak bardzo popularna, wiesz, na dobrą sprawę jest efektem tego, że ktoś tak bardzo pchał tą burzę chaosu, którą ostatecznie tak wymazano i doszli do wniosku, że to było bez sensu, prawda? No jest to w pewnym sensie zabawne, tak. Bo jeśli dobrze pamiętam, to druga edycja wyszła w 2005 roku. W 2004 mieliśmy... Storm of Chaos, tak. Właśnie premierę Burzy Chaosu, więc są spore szanse. Tak swoją drogą, teraz o tym myślę, jak o tym rozmawiamy, więc też mnie nie sytujcie, bo może gdzieś błądzę, ale wydaje mi się, że są spore szanse, że właśnie jak Storm of Chaos jeszcze nie ruszyło, oni już mieli plany, że ten świat zostanie zniszczony i już na kanwie tego, wiesz, budowano drugą edycję, która miała wyjść, jakby podnieść to dalej i opowiadać nam o tym ponurym i zniszczonym świecie po inwazji Archaona. No w ten sposób zniszczony, tak, w sensie tak, uszkodzony. O, tak, dokładnie. Tak. Bardzo możliwe, to jest bardzo możliwe, bo wiesz, prace nad takim podręcznikiem no, trochę trwają i jeżeli, wiesz, jeżeli zaczynasz, jeśli dobrze pamiętam, to było lato do grudnia, czyli jakoś lipiec, sierpień, wrzesień, jakoś tak październik, grudzień, listopad, to było wtedy, kiedy trwała kampania, a ostatecznie wyniki miały przyjść w lutym 2005 roku, to podręcznik do drugiej edycji w tym czasie już powstawał po prostu. Musiał powstawać. No właśnie, i się tak zacząłem zastanawiać, czy druga edycja wyszła wtedy, kiedy Burza Chaosu jeszcze była oficjalnym wydarzeniem w kanonie Warhammera, czy może... Tak, tak jak najbardziej, tak. Jeszcze tak, wtedy, tak? Tak, tak, tak. Okay, tak jeszcze wtedy. No. No i to w zasadzie jest taka, powiedzmy, cała historia Burzy Chaosu, powiedzmy, z perspektywy naszego świata. Chciałem dodać, że z perspektywy świata Warhammera, no to jest tam masa historii, masa opowieści. Wiecie, to się pojawiało w White Dwarfach przez pół roku, w związku z czym ilość historii, ilość heroicznych last standów, ilość bohaterów, którzy rzutem na taśmę w ostatniej chwili coś zrobili, żeby coś zmienić w wydarzeniach i tak dalej, jest po prostu przytłaczająca tam. Nawet mój polski bohaterometr właśnie wtedy wybiło troszeczkę. to nie jest złe samo w sobie, to jest bardzo fajne i bardzo fajnie się to czytało. Problem właśnie był z tym, jak to się kończyło. To się kończyło w sposób całkowicie, już w ogóle pomijając kwestię tego, że GW nie słuchało ludzi, a obiecało im najpierw, że ich będzie słuchać. Po budowaniu tego napięcia przez pół roku i jeszcze tej złości, która do tego dochodziła tym, że ci nie słuchają, obiecywano coś innego, dostaliśmy na koniec jakieś takie wymamłane byle co. Zamiast wielkiego finału, zamiast czegoś, co faktycznie by coś zmieniło, dostaliśmy w najlepszym wypadku i do tego jeszcze, poczekaj, co? Grimgor tam przyszedł, kopnął go i poszedł do... Co? No, to prawda, ale właśnie z drugiej strony przy tym całym narzekaniu na Storm of Chaos, do którego ja sam jestem przyzwyczajony, to powiem szczerze, jak sobie teraz przeglądałem podręczniki i rzeczy z tamtych lat, to wciąż może być fenomenalne źródło inspiracji. Tutaj właśnie wspominaliśmy. Oczywiście. Cała armia Slayerów z Karak-Kardin, która jest wyposażona, tam wiadomo są nowe rodzaje zabójców, ale mamy też maszynę służącą do rzucania toporami, tak, stworzona przez slayerskiego inżyniera. Dokładnie. Poza tym, wiesz, masz całą masę tych bohaterów nowych, którzy są wprowadzeni, których jako gracz czwartej edycji Warhammera, która dzieje się 10 lat przed Burzą Chaosu, spokojnie można wziąć i przedstawić u siebie na sesjach. Jako jeszcze nie tych bohaterów, bo wiesz, ten Luthor Huss już gdzieś musi biegać po tym południowym imperium między Nuln a Aldorfem jakoś tak i już musi wzywać do heroicznej obrony przed przyszłą wojną, bo i tak dalej, i tak dalej. Masz tego Waltena, który gdzieś w tym Reiklandzie uderza tym młotem w tej wiosce. Jako syn Kowala. Jako syn tego Kowala, dokładnie. I te postaci tam gdzieś są już, ale jeszcze nie odkryte w ten sposób, jeszcze nie mają żadnej pozycji. One mają fajne swoje własne historie, które są świetnie opisane. Także no, z tych rzeczy to bez problemu można korzystać i to one na niczym nie tracą. Dokładnie, tym bardziej, że właśnie Imperium jest fajnie odmalowane, gdzie duży też nacisk w tych początkowych opisach jest o tym, że właśnie ten podział na prowincję, ta kwestia wiary, gdzie właśnie Luthor Huss odnajduje Waltena, który ma być nowym wcieleniem Sigmara i jest konflikt na linii, czy Imperator go uzna, czy nie. Potem mamy historię o tym, jak on uznaje, że Walten jest błogosławiony przez Sigmara i przekazuje mu Galgmaras, a jednocześnie nie przekazuje mu władzy nad Imperium, prawda, żeby to jakoś załagodzić. Więc tam jest mnóstwo takiej fajnej polityki w tle, która naprawdę daje świetne pomysły na sesji, właśnie jak można to rozgrywać na tych konfliktach, na tym, że Imperium nie jest jednym takim silnym państwem, tylko właśnie jest podzielone na prowincje, na wiary, na przekonania, na problemy. Tak samo, no, jeżeli chodzi właśnie o przeciwników i tak dalej, jeżeli przeglądamy te różne armie, wychodziły nowe rzeczy, które się pokazały, nowe figurki, które siłą rzeczy Games Workshop próbowało w ten sposób sprzedawać. To jest tam naprawdę dużo fajnego materiału, z którego jako RP gracze po tych 20 latach możemy korzystać i szczerze bym do tego zachęcał. Jeżeli macie taką możliwość, no bo to nie jest tak, że a teraz musicie biegać i próbować znaleźć, kupić ten podręcznik gdzieś na Allegro, bo strach pomyśleć, ile to może dzisiaj kosztować. Ale gdzieś tam leży i się kurzy. Dokładnie. To czemu nie? Chociaż tak jeszcze zbliżając się do końca, dodałbym, że jak się nad tym zastanawiałem, to też mi się wydaje troszeczkę, bo okej, Games Workshop wiele win ponosi w tej sytuacji, nie tylko w tej, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy była możliwość stworzenia kampanii takiej w sposób, który by się graczom rzeczywiście podobał i żeby to działało. W sensie zastanawiam się, czy nie jest tak, że to i tak z założenia musiało być skazane na porażkę, czego by nie robili, bo co by nie zrobili, to ludzie by narzekali. Tak luźno rzucam tylko. Znaczy wystarczyło nas okłamać, to znaczy nie pokazywać wyników albo pokazywać je trochę skrzywione w drugą stronę. Przecież żaden z nas jako odbiorców nigdy w życiu nie dostarłby do konkretnych wyników z konkretnych sklepów, a te konkretne wyniki z konkretnych sklepów i z konkretnych turniejów były wyświetlane na stronie internetowej i wszyscy wiedzieli, że nie idzie zupełnie tak, jak powinno by iść. No to prawda, z drugiej strony wiesz... Jeżeli by oni troszeczkę manipulowali tymi wynikami, troszeczkę, to nikt by się tego nie dowiedział i nikt by za tym nie biegał. A to było tak jawnie się rozjeżdżało to, co widzieliśmy na stronie z tym, co czytaliśmy w White Dwarfie, że no sorry. Znaczy ja chciałem powiedzieć, że generalnie wiesz, w tych sklepach GW to bardzo często było takie... To była społeczność jak u nas w klubach fantastyki, więc wszyscy wszystkich znali. Ludzie bardzo szybko widzieli, że te wyniki zdają się nie do końca pokrywać, więc nie wiem, czy by to przeszło, ale podoba mi się, że w pierwszym odruchu dochodzisz do wniosku, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Kto liczy głosy, no. Liczyłem na jakiś pomysł związany z lore, z historią, ale nie, bardzo mi się podoba twoje pragmatyczne podejście w tej sytuacji. A ty masz jakiś dobry pomysł związany z lore? Szczerze, tutaj bym sobie pozwolił na taką małą dygresję. Legendę Pięciu Kręgów pewnie wielu... Oj tak. Pewnie wielu z was to jest bardzo dobra rzecz. Kojarzy jako RPG, ale Legenda Pięciu Kręgów powstała na kanwie gry karcianej, która od samego początku była przygotowywana po to, żeby jej historia rozwijała się na podstawie tego, jakie będą wyniki na turniejach. I to rzeczywiście działało, tylko że to było na tej zasadzie, że oni mieli przewidziane storyline chyba na 5 lat czy jakoś tak i powiedzieli, że nie będą dalej tego robić i tak rzeczywiście było, w sensie przez 5 lat działała ta cała legenda, działały, były te turnieje, ludzie grali też w sklepach, te wyniki były zbierane i na przykład są karty tam w kolejnych edycjach, które powstały na podstawie tego, co ludzie na przykład robili w finale turnieju z poprzedniego roku. Jak było jakieś tam zagranie, to wchodziła karta, która jakby starała się to objąć opisem i mechaniką. I to rzeczywiście działało, bo ona, ta legenda była kochana przez swoich fanów, tylko że rzeczywiście to działało przez 5 lat, prawda, jako taki system, jako taki twór. Nie będę mówił o tym więcej, bo to też nie jest tak, że przerabiałem sam, to są rzeczy, które słuchałem gdzieś tam, wyczytałem w necie. I wiesz, wydaje mi się, że z Warhammerem troszeczkę problem był taki, że Games Workshop ma jednak podejście na zasadzie, wiesz, że to musi dalej pozostawać niezmienione, w sensie, żeby sprzedawać figurki. Ja się zastanawiałem, jakby to zrobić na przykład na tej zasadzie, gdyby nie upadało Imperium, czy nawet prowincja Imperium, ale załóżmy, że upada Kislev, ale tak naprawdę upada, że już nie ma Kislewu, że powiedzmy granica cywilizacji teraz zaczyna się a w zasadzie kończy się tam, gdzie kończy się Imperium. I potem przerabiać te listy armii w ten sposób, że na przykład wciąż możesz korzystać z figurek Kislewu jako, nie wiem, kislewski kontyngent w imperialnej armii, czy coś w ten sposób robić. Tylko wiesz, problem wydaje mi się, że też... To nie jest tak, że Kislev wiązuje jego Army Booka. No tak, ja tutaj jak wiesz, podaję jako przykład, można to oczywiście pchać na kolejne prowincje. Problem mi się wydaje, polega też troszeczkę na tym, że Warhammer jako uniwersum troszeczkę stara się robić dwie rzeczy jednocześnie. I to są też dwie rzeczy, jeżeli próbujesz robić tego typu kampanię, bo z jednej strony Warhammer ma być szary i smutny i nie ma dobrych i nie ma złych i wszyscy są, wiesz, gdzieś tam po środku. I dlatego jest brutalny i ponury i grimdarkowy i tak dalej, bo nie masz po prostu dobra i zła. Nie możesz się ostatecznie opowiedzieć po jednej ze stron i powiedzieć tak, my jesteśmy dobrzy, oni są źli. I to widać. A z drugiej strony jednak masz dobro i zło i przynajmniej próbujesz to sprzedawać. Zwłaszcza w takich kampaniach, bo ciężko też w takiej kampanii mieć, nie wiem, 8 stron konfliktu. My sami próbowaliśmy przecież robić małą kampanię do Total War'a. Widzieliśmy, jak to wygląda też z tej z drugiej strony. No i wiesz, no z jednej strony masz to Imperium, z drugiej strony masz ten chaos. No więc siłą rzeczy też założenie, jakie oni mieli przy Burzy Chaosu, jest takie, że de facto nie mogło to iść w drugą stronę. W sensie w realiach Warhammera, to jakby przeciwieństwem tego, czym jest Warhammer, byłaby inwazja chaosu, którą chaos przegrywa tak bardzo, że Imperium odzyskuje tam utracone ziemie, prawda? Oj nie, wydaje mi się, że tutaj odpowiedzią na to wszystko byłoby właśnie albo nieorganizowanie tego w taki sposób i trzymanie się tego, co ty właśnie powiedziałeś, że taki mamy klimat, no i wszystko musimy specjalnie tak organizować, żeby przypadkiem nie zepsuć sobie założeń tego klimatu, a drugą opcją jest ta, że właśnie po prostu słuchamy graczy i w pewnych warunkach brzegowych pozwalamy im na ustalenie wyniku. I to ich akcje ustalą konkretny wynik i jak to będzie wyglądało. Ja nie zgadzam się z tym, że stałoby się coś strasznego, gdyby chaos zatrzymał się w Kislewie, bo po prostu w następnej wielkiej kampanii musieliby zrobić lepiej. No trudno, no raz ludzie wygrali, a wiesz co? Ludzie wygrali, a teraz popadają w pychę, nawet chaos biją. Nie, chaos ma dodatkową... Jeszcze więcej pomocników w środku, którzy wiesz, wystroili się w piórka, zarobili pieniądze na wojnie, jeszcze więcej rozkładu wewnętrznego. Pycha kroczy przed upadkiem. No tak, tylko że wiesz, kampania, wiesz, w której chaos cały czas stoi u bramki Kislewa i przebić się nie potrafi, no to nie byłaby taka też ciekawa i ekscytująca, prawda? Więc mówię, ja rozumiem, bo to łatwo jest krytykować, ja rozumiem, że tam jest dużo problemów, które narzuca jednak troszeczkę samo uniwersum, do tego kwestia, wiesz, mechaniki, że robisz to w ten, a inny sposób, że to jest oparte na bitewniaku. Nie chcę mówić, że Games Workshop zrobiła dobrze, bo to nie jest tak. Ale wiesz, ale prawda jest taka, że ciężko to zrobić, no a z drugiej strony mamy też przykład, że jak Games Workshop zrobiło inną kampanię, w której postanowiło zdecydowanie zmienić obraz świata. To do tej pory o niej nie mówimy, więc... No właśnie, więc na dobrą sprawę Games Workshop zrobił takie dwie ogromne kampanie, jedną, która nic nie zmieniła, jedną, która zmieniła wszystko, żadna się nie podoba, tak? Więc to też trzeba trochę tutaj przyznać w tym wszystkim. Nie wiem, jak doszedłem do tego, że bronię End Timesów i Storm of Chaos. Wypluj to słowo. Przede wszystkim Games Workshop. Ale liczymy na to, że wy nam powiecie o swoich zarówno przeżyciach związanych z Storm of Chaos, jakie mieliście, jak i pomysłach a propos właśnie takich wielkich kampanii, co uważacie, że GW mogło zrobić kiedyś lepiej, co wyście sami robili na swoich sesjach. Nie musicie się przejmować, Games Workshop już świata Warhammera chyba nie zepsuje po raz któryś tam. A tymczasem chcę wam podziękować bardzo za słuchanie tego wszystkiego, co mieliśmy do powiedzenia. Jak wam się podobało, rzućcie jakiegoś lajka, suba i inne takie rzeczy, które nam pomogą działać lepiej niż Games Workshop. Dajcie nam znać, o jakich innych rzeczach chcielibyście usłyszeć w przyszłości z naszej strony. Dokładnie. Oczywiście chcemy tutaj gorąco podziękować wszystkim naszym patronom, którzy nas wspierają i pozwalają nam unikać błędów takich jak Storm of Chaos. A was, słuchacze, zapraszamy na naszego Discorda, na którym możemy sobie porozmawiać o wszystkich różnych rzeczach związanych ze Storm of Chaos i nie tylko. Dokładnie. I narzekać, ile dusza wlezie. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Za tydzień. Tak. Dokładnie tak. No i co? Chwała Imperium. Chwała Imperium, tak.